arn.eu. Cześć, tu Dorczenzo oraz Archon. Cześć. I dzisiaj witamy się z wami z Londynu, z Eurogamer Expo 2012. Dokładnie, jest to impreza podobna do Gamescomu, którym zajmowaliśmy się niedawno i szczerze mówiąc, jeśli oglądaliście naszą transmisję stamtąd, wiecie czego się spodziewać. Tak, szczerze mówiąc, nie ma tu jakichś szczególnych nowości, nie było niczego, co powaliłoby nas na kolana, albo nie było też czegoś, czego wcześniej byśmy nie widzieli. Dokładnie. Może jedynie, ja na przykład widziałem pierwszy raz grywalne SimCity, ale to samo, co można było zobaczyć na trailerach, więc właściwie również bez rewelacji. Mhm. Prawda jest taka, że deweloperzy postawili po raz kolejny w przypadku Eurogamera nie na ogłaszanie nowych tytułów, ale na możliwość pokazania graczom tytułów, które mają dopiero wyjść, albo dopiero co się pojawiły. Albo które są już w sklepach od lat, jak Super Street Fighter 4, który jest tam całkowicie grywalny. I miłą niespodzianką jest zobaczyć Nintendo i Microsoft, którzy olali Gamescom, ale pojawili się na Eurogamerze. Jest również Wii U ze swoimi startowymi tytułami, takimi jak Zombie U, o którym może za chwilę. Jest oczywiście nowy Marian, bo dawno nie było nowego Mario, to dobrze właśnie, że się pojawił. Jeśli chodzi o budki czy o standy, to nie ma czegoś takiego jak na Gamescomie, że jest na przykład jedna osobna duża budka dla jednego dewelopera, są po prostu małe standy, które pewnie teraz możecie zobaczyć na materiale. Gdzie można usiąść, pograć, jest właściwie tylko jedna taka zamknięta strefa z materiałami od lat 18. I tyle, to jest jedna właściwie wielka hala, na której są gry. Tak, jest to impreza bardzo otwarta, jest kompletną odwrotnością E3, która jest imprezą wyłącznie dla deweloperów i ludzi z branży. Gamescom jest taki półotwarty, a Eurogamer jest kompletną odwrotnością, jest typowo dla zwykłego odbiorcy i widać to na pierwszy rzut oka, bo wszystkie ekrany są publicznie widoczne dla każdego. Można oglądać gry stojąc w kolejce, można oglądać gry nawet nie stojąc w kolejce. Można po prostu podejść do komputera w wielu miejscach bez kolejki, jeżeli jest to jakiś mniejszy tytuł i po prostu usiąść przy stanowisku i sobie pograć, co jest bardzo fajne dla graczy. Tak, dla nas było zdziwieniem to, że my jak i w ogóle ludzie z prasy zostali wpuszczeni później właściwie niż, możemy powiedzieć, normalni gracze. No wiadomo, że może tutaj właściwie te targi są rzeczywiście takie bardziej dla ludzi, dla graczy, dla młodzieży również, bo jest bardzo dużo młodzieży, dzieci jest też dużo. No ale fajnie, że tu jesteśmy i możemy wam cokolwiek pokazać. Udało nam się zagrać na przykład w Hitmana, którego nie graliśmy ostatnim razem. I nazwałbym go połączeniem starego Hitmana z w pewnym sensie Assassin's Creedem, bo możemy sobie podświetlać taką kolorową poświatą naszych przeciwników, kluczowe postaci i w pewnym sensie upraszcza to trochę zabawę i zdecydowanie zmniejsza chaos panujący na ekranie, szczególnie w miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Wydaje mi się, że ten Hitman nie był trudny w każdym razie. Dało się, naprawdę również można było się nawet nie skradać i również przejść misję w jakiś sposób. I wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ kiedy nawet ścigała nas policja, mogliśmy się ukryć w kontenerze, kiedy byliśmy na widoku, że tak powiem. Coś w stylu jak w GTA wjeżdżamy do, wiesz, tam gdzie się przemalowuje auto i nagle policja nas przestaje ścigać. Zauważyłem właśnie to, że poziom inteligencji przeciwników był strasznie niski. Gdy goniła mnie policja, biegłem między nimi, a oni mnie nie zauważali, albo troje policjantów do mnie strzelało, a dwójka, ponieważ stała do mnie tyłem, nie miała zielonego pojęcia o moim istnieniu w ogóle, mimo że zaraz obok nich latały kule. To w Hitmana zagraliśmy tylko przez chwilkę, ale chciałbym troszkę cofnąć moje stanowisko w sprawie Zombie U, ponieważ demo, które prezentowano tutaj na Eurogamerze, wyglądało zupełnie inaczej niż to, co graliśmy na Gamescomie.
Zupełnie inne demo, zupełnie inna plansza, zupełnie inna rozgrywka. I co ciekawe, można było zostać zaatakowanym wiele razy, a nie tak jak na Gamescomie, gdzie po jednym ataku automatycznie ginęliśmy. Tutaj przede wszystkim było więcej zombie. Mogliśmy zostać, nie wiem, czy podrapani, bo już jeżeli doszło do takiego bliższego kontaktu, to kończyliśmy zainfekowani na ziemi, koniec, ale była taka styczność i wydaje mi się, że też dynamika była trochę inna, że było to albo lepsze demo, albo może to zależy od planszy, nie wiem. No, w tym momencie nie wiem, co mam myśleć, bo właściwie mam dwa różne zdania z dwóch różnych imprez i szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak będzie wyglądała wersja finalna. Dowiecie się z recenzji kiedyś. Na targach obecne są oczywiście duże tytuły pokroju nowego Assassina, czy Tomb Raidera, Far Crya trójki, ale... Bo pewnie o to ktoś nas prędzej czy później zapyta, nie ma GTA 5, nie ma GTA 5, nie ma Rockstar. Czy jest? Nie ma. I po raz pierwszy od bardzo dawna nie ma Guild Wars, które było na wszystkich imprezach od lat. Nie ma League of Legends, które było bogato pokazane na Gamescomie. Nie ma przedstawicieli, w zasadzie Blizzarda w ogóle nie ma też. Nie było StarCrafta, nie było Diablo. Więc z takich online'owych gier, nie FPS-owych, zabrakło tej takiej czołówki, która zazwyczaj pojawia się na tego typu imprezach. Gdzie jest zawsze największa ilość osób właściwie. Dokładnie. Jest też dział z retro konsolami, z tym, że w retro konsolach znajduje się na przykład Xbox, a właściwie Xbox oraz pierwsze PSP. Więc czy ja wiem, czy to takie do końca retro, a może czas tak szybko leci? Ale są tam też stare konsole, takie mam Amstrady, są Game & Watch, były tam Game Boye, ze stacjonarnych było Super Nintendo, Dreamcast, więc konsol było naprawdę dużo. I nawet parę nieoryginalnych, ręcznie wykonanych z tego, co widziałem, automatów do gier, na których też można było się pobawić w klasyki, a także gry nowsze. Oczywiście automaty nie były tak fajne jak automat Archona, ale o nim pewnie jeszcze usłyszymy. Co jeszcze na temat gier na Gamescomie, a właściwie na Eurogamer? Atakują nas zombie, nie wiemy co robić. Może się pokażą. Chyba będziemy musieli kończyć ten materiał. Nie, proszę. To jest zombie, dziękuję.